W lekcji tej zajmiemy się listą inicjalizacyjną konstruktora. Taka lista służy do inicjalizacji wartości początkowych składników nowo utworzonego obiektu. Otwórzmy jakąś prostą klasę. Wpisujemy class, teraz nazwa klasy, nawiasy klamrowe. Niech klasa posiada kilka publicznych zmiennych, mogą być różnych typów. Teraz utwórzmy kilka prywatnych zmiennych. Mogą być również z etykietą Protected. Przypominam, że w tym kursie zakładamy, że oznacza to to samo co Private. Generalnie tak nie jest, ale w tym kursie nie poruszamy tych zagadnień, w których moglibyśmy zauważyć różnicę. Zapomnieliśmy na końcu dać średnik. Naprawmy ten błąd. W przeciwnym razie program nie skompiluje się. Kompilujemy, wszystko jest OK. Po uruchomieniu programu w tej chwili nie zobaczymy niczego ciekawego. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy ustawić tym zmiennym wartości początkowe. Zacznijmy od tego, w jaki sposób zrobić tego nie możemy, na co kompilator nie pozwoli. Kompilator nie pozwoli żadnej wartości zainicjować tutaj. W tym miejscu mają być tylko deklaracje, o definicjach nie ma mowy. To samo dotyczy zmiennej statycznej. Zmienna statyczna, przypominam, to taka zmienna, która jest wspólna dla wszystkich obiektów. Nie możemy nadać tutaj jej wartości początkowej. Jest jeden wyjątek. Kiedy zmienną zamienimy na stałą, kompilator nie będzie protestował. Stała to stała, od razu musi mieć wartość już, ponieważ dalej nie jesteśmy już w stanie tej wartości zmienić, choćbyśmy chcieli dopiero nadać jej wartość początkową. Sytuacja zmieni się, kiedy usuniemy słowo static. Jak widać, w takiej sytuacji nadać wartości początkowej tej stałej tutaj też nie jesteśmy w stanie. Przypominam, że zmiennej też ustawić się tutaj nie da. Tutaj mogą być same deklaracje zmiennych lub stałych, no chyba, że jest to stała statyczna, co pokazałem wcześniej. Ta zasada dotyczy również etykiet private i protected. Jak już zdążyliście zauważyć wcześniej, do ustawiania wartości początkowych służy konstruktor. Napiszmy więc stosowny dla tej klasy. Skoro chcemy swobodnie, bez żadnych ograniczeń konstruować nim obiekty i nadawać wartości początkowe, konstruktor musi być publiczny. Oczywiście z małej litery. C++ rozpoznaje wielkość liter. Teraz ustawmy wartości początkowe dla kilku wybranych składników. Zmienna 1 niech przechowuje wartość np. 10, zmienna 2 wartość 20, zmienna 3 jakąś literę, jakiś znak np. W. Teraz mamy błąd. Chodzi o to, że zmienna 3 to zmienna znakowa, a do znaków przeznaczone są apostrofa, a nie cudzysłowy. Cudzysłowy przeznaczone są do ciągu znaków, dlatego mamy błąd. Teraz po naprawie błędu program kompiluje się poprawnie, kompilator nie protestuje. Oczywiście możemy nadać tutaj wartości początkowe pozostałym zmiennym o różnej dostępności z zewnątrz. Nic nie stoi na przeszkodzie. Kompilujemy program i wszystko jest OK. Błędów nie ma.
Oczywiście ciało konstruktora możemy wyjąć na zewnątrz klasy, wtedy nie będzie inline, ale program będzie działał tak samo. To też właściwie raczej już wiemy. Skoro ciało konstruktora jest na zewnątrz, to tutaj musimy zostawić tylko deklarację. Tutaj musimy wskazać na klasę, do której ten konstruktor należy. Program kompiluje się, jest OK, czyli na zewnątrz też da się ustawić wartości zmiennym niezależnie od tego, jaki jest określony do nich dostęp. To już wiemy. Problem pojawi się i to niezależnie, czy ciało konstruktora mamy wewnątrz klasy, czy też nie, kiedy będziemy mieli do czynienia ze stałą. Dodajmy tutaj słowo const. Kompilujemy. No niestety, kompilator protestuje, tak zrobić nie możemy. Po tym wstępie, co możemy zrobić, a czego nie możemy, pora przejść do głównego tematu tej lekcji, czyli do listy inicjalizacyjnej. Jak sama nazwa wskazuje, służy ona do ustawiania wartości początkowej składników klasy. Na początek może weźmy ten kod w komentarz. Była to linijka, która powodowała błąd. Listę inicjalizacyjną umieszczamy w tym miejscu po dwukropku. Musi się ona znajdować po zamykającym nawiasie okrągłym, a przed otwierającym nawiasem klamrowym. Jak widać, kompilator nie zgłasza problemu. Oznacza to, że w ten sposób możemy za pomocą konstruktora nadać stałej jakąś wartość. Lista inicjalizacyjna to bardzo pożyteczne narzędzie. Możemy zainicjalizować tutaj dowolną ilość składników klasy o dowolnym typie danych. Mieliśmy stałą, to spróbujmy ze zmiennymi. Inicjalizacja zmiennej będzie wyglądała podobnie. Po przecinku inicjalizujemy kolejny składnik klasy. Dopiszmy sobie może tutaj poniżej funkcję, dzięki której w łatwy sposób sprawdzimy te początkowe wartości. Funkcja po kolei będzie wyświetlała wartości kolejnych składników naszej klasy, czyli kod będzie następujący. Dla ułatwienia może skopiujmy tę linijkę i wklejmy poniżej kilka razy, modyfikując ją nieco. Funkcja ta jest inline, choć generalnie lepiej by ją było wyjąć na zewnątrz klasy, bo zawiera większą ilość kodu. W tym przykładzie akurat jest to nieistotne, więc już niech tak zostanie. Teraz w funkcji main utwórzmy jakiś obiekt tej klasy. Nasz konstruktor nie przyjmuje argumentów, dlatego możemy napisać w ten sposób.
Teraz wywołajmy tę metodę, sprawdzając, jakie wartości początkowe przyjmą składniki naszej klasy na skutek naszych działań. Kompilujemy program, a następnie go uruchamiamy. Jak widać, wszystko się zgadza. Dwie pierwsze wartości, jakie widzimy, są wynikiem działania listy inicjalizacyjnej. Listę inicjalizacyjną możemy dodać rzecz jasna również do konstruktora, który przyjmuje jakieś argumenty. W tym celu zmodyfikujmy nieco nasz kod. Aby poćwiczyć na konstruktorze z argumentami, musimy tutaj zadeklarować pewną ilość tych argumentów oraz ich typy. Mogą być jeszcze nazwy tych argumentów, ale to nie jest konieczne. No i teraz stosowne zmiany musimy wprowadzić również tutaj. Tutaj oczywiście w przeciwieństwie do deklaracji musimy również podać nazwy zmiennych. Oczywiście, kiedy teraz podejmiemy próbę skompilowania programu, otrzymamy błąd. Takiego konstruktora już nie mamy, nadpisaliśmy go konstruktorem dwuargumentowym. Dopiszmy zatem nawias, a w nawiasie wstawmy jakieś wartości. Wartości te oczywiście muszą być odpowiednich typów. Spróbujmy skompilować program. No właśnie, podaliśmy wartość nieodpowiedniego typu. Naprawmy ten błąd. Kompilujemy ponownie i teraz kompilator nie zgłasza zastrzeżeń. Po uruchomieniu programu widzimy, że wartości podane w argumentach nie przełożyły się na wynik działania programu. Jest to logiczne, ponieważ nigdzie ich jeszcze nie wykorzystaliśmy. Dopiszmy może jeszcze na liście inicjalizacyjnej jedną pozycję, zmienną numer 3. Teraz istotna rzecz. Jeśli chcemy, aby argumenty podane w nawiasie okrągłym stojącym za nazwą konstruktora zmieniły wartość składników, musimy je wstawić w nawiasach okrągłych listy inicjalizacyjnej. Teraz jeszcze wstawmy komentarze tutaj, gdyż w przeciwnym razie będziemy nadpisywać to, co określiliśmy na liście inicjalizacyjnej. Kompilujemy program, no i po uruchomieniu w konsoli mamy wyniki zgodne z wartościami przekazanymi konstruktorowi. Co ważne, w taki sposób też możemy ustalić wartości stałej. U nas jest to składnik o nazwie zmienna. Tak niefortunnie akurat tu wyszło z nazwą, w każdym bądź razie jest to stała, której nadaliśmy wartość początkową. I zresztą jedyną, podczas tworzenia obiektu z wykorzystaniem listy inicjalizacyjnej. Nie musimy tutaj zachować kolejności, w jakiej mamy usytuowane argumenty. Nie jest to konieczne, nikt od nas tego nie wymaga. Po uruchomieniu wynik w konsoli będzie identyczny. Jakby ktoś nie uwierzył, że za pomocą listy inicjalizacyjnej ustalamy początkowe wartości składnikom, także stałym, to może dokonajmy tutaj zmian i zerknijmy, jak to się przełoży na wynik działania programu. Kompilujemy, uruchamiamy program i jak widać mamy tutaj teraz zmienione wartości. Wszystko się zgadza. To może jeszcze raz. I znowu wszystko się zgadza. Najpierw mamy 45, to jest nasza stała. Potem zmienna 2 jest równa 80 i zmienna 3 przechowuje literę B. Idziemy dalej. Wiemy już, że nie musimy na liście inicjalizacyjnej ustawić wszystkich wartości.
Nie muszą być w podanej wcześniej kolejności. Może też być luka między nimi, to znaczy na przykład po tych trzech możemy wstawić ostatnią i na tym poprzestać. Wartość może być wpisana od razu, albo podany może być argument. Wartością niech będzie na przykład 60. Kompilujemy i uruchamiamy program. I widzimy, że zmienna 6 ma wartość 60. Wszystko się zgadza. W ramach ćwiczeń dodajmy do konstruktora jeszcze jeden argument. I teraz ten argument uwzględnijmy na liście inicjalizacyjnej. W przeciwnym wypadku byłby on całkowicie ignorowany. Kompilujemy i uruchamiamy program. Ups, mamy błąd. Zapomnieliśmy uwzględnić to w deklaracji konstruktora. Jak już wiemy, deklaracja i definicja powinny mieć taką samą ilość argumentów. Rzecz jasna, musimy to również uwzględnić teraz w wywołaniu tego konstruktora podczas tworzenia obiektu, inaczej otrzymamy błąd. Dopisujemy kolejną wartość i teraz program kompiluje się bez problemu. Zauważcie, że część składników możemy inicjować za pomocą listy. Jest tutaj spora dowolność, tylko dla stałej musimy zastosować listę inicjalizacyjną. Wynik się, jak widać, zgadza. No to dodajmy jeszcze dwa brakujące argumenty. Zacznijmy od deklaracji. Teraz dodajmy te argumenty w definicji. Typy muszą się zgadzać. No i tutaj muszą być też nazwy argumentów. Jeśli teraz dodamy przy tworzeniu obiektu te argumenty, to nie zostaną one uwzględnione, rzecz jasna. Po uruchomieniu programu wszystko się zgadza, jednak te wartości nie były brane teraz pod uwagę, określiliśmy je dopiero bezpośrednio w ciele konstruktora. To może zmieńmy te wartości w konstruktorze. Kompilujemy i uruchamiamy program. I widać, że zmiany zaowocowały zmianą tych wartości w konsoli. Wartości przekazane argumentom konstruktora zostały pominięte, nic z nimi nie robimy. Kiedy tutaj damy komentarz, to otrzymamy teraz przypadkowe wartości dla tych składników w konsoli. Kompilujemy i uruchamiamy program. Moglibyśmy wartości przekazane argumentom przypisać pozostałym składnikom naszej klasy i wtedy część składników zainicjowalibyśmy tradycyjnie, a część za pomocą listy inicjalizacyjnej. Ale przecież jeśli wszystko umieścimy na tej liście, będziemy mieli większy porządek. Zróbmy tak. A tutaj podobnie zróbmy dla zmiennej 5. Czyli wszystkie składniki inicjalizujemy na liście inicjalizującej. Kompilujemy program. No i po uruchomieniu programu mamy dokładnie takie wartości, jakie wprowadziliśmy w argumentach. Cyfra 1 zamiast słowa true, bo 1 to true, a 0 to false. To już znamy.
No dobrze, to eksperymentując, usuńmy teraz tę listę. Jak myślicie, co się stanie? Próba kompilacji zakończyła się niepowodzeniem. Stało się tak dlatego, ponieważ jednym ze składników jest składnik statyczny, który wymaga przekazania mu jakiejś wartości w chwili utworzenia. Ale ja nie o tym. Spróbujmy listę inicjalizacyjną przenieść do definicji konstruktora bezpośrednio w klasie, a dokładniej umieści się już za nawiasem okrągłym. Dodajmy jeszcze nazwy zmiennych. Sprawdźmy, czy to będzie działać. Jak widać, mamy tutaj błąd, coś jest nie tak. Czyżby linijka była za długa? Próba kompilacji znowu zakończyła się niepowodzeniem. Prześledźmy, gdzie mamy błąd. Tak właśnie, przez nieuwagę na liście inicjalizacyjnej chcemy ustawić wartość za pomocą zmiennych, których nie ma. Naprawmy ten błąd. Kompilujemy program i teraz wszystko jest w porządku. Listę inicjalizacyjną możemy stosować zarówno w konstruktorze inline, jak i tym na zewnątrz. Co się stanie, jeśli spróbujemy umieścić listę i w deklaracji, i w definicji? Usuńmy stąd komentarze w ten sposób, włączając ten kod do programu. I stąd usuńmy nawias klamrowy. Kompilujemy program. Jak widać, nie możemy tego zrobić. Kompilator stanowczo zgłasza protest. Nie możemy listy umieścić i w deklaracji, i w definicji. Usuńmy zewnętrzną definicję konstruktora. Mamy teraz w klasie deklarację konstruktora tylko wraz z listą inicjalizacyjną. Sprawdźmy, czy tak się da. Kompilujemy i jak widać, kompilator zaprotestował. W deklaracji się nie da.
Deklarację bardzo łatwo zamienić na definicję w tym przypadku. Wystarczy dodać za listą pusty nawias klamrowy. Jak widać, teraz wszystko jest OK. Składniki klas możemy zatem zainicjować również w taki sposób. Teraz pokażę, że lista inicjalizacyjna nie ogranicza się do wstawiania w niej jakichś konkretnych wartości czy zmiennych. Możemy w niej umieszczać wyrażenia, a nawet korzystać na przykład z funkcji. W tym celu napiszmy na przykład tak. Utwórzmy jakąś niewielką funkcję przeprowadzającą jakieś obliczenia. Zaczynamy od zwracanego typu, dalej nazwa funkcji, jakiś argument i nawiasy klamrowe. Funkcja ta będzie po prostu do argumentu dodawała liczbę 2. Można i tak taki prosty przykład. No i teraz poeksperymentujmy. Tutaj odejmijmy 10. Tutaj wykorzystajmy naszą funkcję. Tutaj dodajmy znak negacji. Tutaj akurat bowiem mamy wartość logiczną, więc tak możemy postąpić. Tutaj jeden argument możemy dodać do drugiego argumentu. Też tak można. Kompilujemy program. Tutaj jeszcze gdzieś mamy błąd. A no właśnie, tutaj powinna być zmienna 6. Drobna pomyłka. Kompilujemy program ponownie. Tym razem kompilator nie zgłasza błędu. Po uruchomieniu programu mamy następujące wyniki. Widzimy, że wyrażenia zastosowane na liście inicjalizacyjnej zmodyfikowały wartość składników klasy. To tyle. Na koniec lekcji jeszcze podsumujmy. Składnikowi const wartość początkową można nadać tylko za pomocą listy inicjalizacyjnej. Składnikowi, który nie jest określony jako const, wartość początkową można nadać dwoma sposobami. Przez zwykłe określenie wartości w ciele konstruktora oraz za pomocą listy inicjalizacyjnej konstruktora.